Także proszę Państwa, radio Conchita, dzień kolejny. Kolejny dzień. Polskie Radio 24 i wracamy do naszych emerytur. W studiu Marek Zuber, ekonomista. Już teraz kończymy się. Bardzo serdecznie. Pan Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, panie się. No i wróćmy w takim razie do tego pomysłu ZUS-u. ZUS bardzo mocno naciska na rząd, aby po przywróceniu wieku emerytalnego 60-65 ograniczyć możliwość zarobkowania osób, które przejdą już na emeryturę. Jak do tej idei odnosi się Solidarność? No, ZUS liczy pieniądze na ogromną dziurę, która od kilkunastu lat właściwie jest na podobnym. No radio, to jest radio, stare radio. Widziano te problemy, tworząc m.in. Fundusz Rezerwy Demograficznej. Szkoda, że nigdy tego pomysłu nie zrealizowano od początku do końca, a więc przypomnę, wtedy mówiono o przekazaniu środków z prywatyzacji i zasilaniu tego obowiązku. To, co mamy dzisiaj, to jest jakaś proteza tego pomysłu. Natomiast najważniejszą wątpliwością tego, o co postuluje ZUS, jest bardzo możliwa niekonstytucyjność takiego zapisu. Mianowicie uprawnienie przejścia na emeryturę, które przecież jest wypracowane. To nie jest tak, że ktoś tą emeryturę komuś zapisał na tą emeryturę przez wiele dziesiąt lat, odkładało się konkretne duże.